mama się moja w Galicji, bo tam zaraz niedaleko koło Myi. Ojciec na Bukowinie, ale w Austrii. A ja się urodziłem też w tym samym miejscu, na tej samej Bukowinie, w tej samej miejscowości, ale w Rumunii. Stamtąd ja już podkreślałem, że wyjechało w ramach repatriacji i remigracji około 50 tysięcy Polaków. I większość z nich osiedliła się tu na ziemi, obecnej ziemi lubuskiej, a kiedyś to się nazywało województwo zielonogórskie. Tu jest akurat przykład rodziny mieszanej, bo mama była typową Polką w domu rodzinnego, a rodzina Omieczyńskich, no, która no, częściowo pochodziła z, właśnie od gałęzienia niemieckiego. Nie? Tu w tej wiosce nie było takich konfliktów, że na tle narodowościowym. Jedni z drugim umieli współpracować, synchronizowali się. O. Że nie było żadnych konfliktów, a które były, no to raczej to się no, nie przekazywało, że coś tam jakieś były. Nie? Ja dbałam o to bardzo i to mi się udało, żeby moje dzieci wyrastały w dwóch kulturach. To jest bardzo trudne w tej drugiej kulturze, bo nie ma się w zasięgu ręki tej kultury, tak? Wszystkie bodźce są tego kraju, w którym mieszkasz. To jest normalne, tak? Polak na Ukrainie musi szukać polskich bodźców, tak? Tych cząsteczek kultury, pieśni, modlitwy. I tak samo Ukraińcy w Polsce. Ja jestem obywatelem Polski i pracuję dla tej Polski i przeżywam, jak gdzieś tam jakaś katastrofa się stanie. Tak samo jak na Ukrainie, bo ja muszę kilkakrotnie w roku wyjechać na Ukrainę, żeby siebie jakoś jak zaspokoić duchowo, tak? Urodziłam się 26 grudnia 1939 roku w Wilnie jako Masza Fajsztyn. Gdy miałam 2 tygodnie, do pomocy przy mnie rodzice moi przyjęli nianię Polkę Stanisławę Budkiewicz, osobę samotną. Wszystko trwało bardzo dobrze, pięknie się układało do czasu, gdy w 1941 roku Niemcy utworzyli w Wilnie getto. Do getta została zabrana cała moja rodzina, moi dziadkowie, moi rodzice ze mną, dziadka wraz ze swoją rodziną z 5 dzieci. Ja w getcie zachorowałam bardzo. Moja mama stwierdziła, że nie przeżyje, więc nawiązała kontakt z moją nianią i w tym czasie, kiedy Żydów gonili do pracy, w umówionym miejscu z moją nianią oddała mnie i powiedziała do niani tak: Stasiu, daję ci ją, jeżeli przeżyje, to mi ją oddasz, a jeżeli nie przeżyje, to możesz ją ochrzcić i wychować jak własną córkę. Niania mówi, że jak wzięła mnie i szła, to tak jakby szła na gumowych nogach, tak się bała, bo tylko w Polsce, jedynym kraju, podczas wojny za pomoc Żydom groziła kara śmierci. W żadnym kraju tego nie było, tylko w Polsce. Ja urodziłem się w Huczaczu. To jest miasto powiatowe obecnie na Ukrainie. Czy znano takie miasto? A dawno, dawniej to oczywiście w Polsce. Nie?
jak Niemcy byli w czasie okupacji, bo na okolicznych, po okolicznych wsiach bandy UPA się, no powiedzmy, tworzyły i działały. To polegało na tym, że Polacy, którzy byli we wsiach jakby pomieszani z Ukraińcami, byli, no powiedzmy, delikatnie mordowani, bo to mordowanie było nie tylko zabijanie, ale i cięcie, żnęcie i tak dalej. Bandy UPA to Polacy mówili, Ukraińcy mówili UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, oni to tak to tak. Mogę zapytać? Proszę, pytajcie, no bo ja tak. Jak się czuło pana rodzina po przeprowadzaniu z Bukowiny do Lubuskiego? Jak przyjechaliśmy w 1945 roku, to część domów, w części domach mieszkali jeszcze Niemcy. Mhm. Część tam, gdzie myśmy... Najpierw nas zawieźli do Głogowa. Jak zobaczyliśmy to zrujnowane miasto i jeszcze leżących, nieżywych Niemców i co rusz tam ostrzegali, że są miny, no to w zasadzie nikt ci nie chciał tego. Bo sprawy te osadnictwa załatwiał PUR, Państwowy Urząd Repatriacyjny. No i przychodzi ten przedstawiciel tego Państwowego Urzędu do ojca i mówi, że właśnie w Kuchinau jest wolny dom, wolna willa, gdzie jest tartak do żnięcia desek, jest warsztat stolarski, są maszyny, urządzenia. No to tylko objąć i proszę bardzo, można uruchamiać. No to potrwało bardzo krótko. Ta nadzieja, że tam się coś uruchomi. Bo przyjechali uzbrojeni żołnierze sąsiadów, załadowali i z podnośnikiem takim, załadowali tam lokomobile, załadowali tam prawie wszystkie urządzenia, stali z karabinami, z pepeszami, załadowali to i pojechali. I tak się skończyła jakaś nadzieja na uruchomienie czegoś tam. A teściową w 40 roku z trójką dzieci, moja żona wtedy miała niecałe 2 lata, zabrali na Sybir. I byli 6 lat na Syberii w ziemiance, mrozy ponad 60 stopni. I później, proszę Państwa, jak już żeśmy się pobrali, to moja żona na stoliku w sypialni tam zawsze jakiś kawałeczek chleba miała. Nocy się tak budziło, ja pewnie tego, co się budzi, i sobie kawałeczek tam wzięła, przyżuła i dalej spała. I w końcu pytam, słuchaj, o co chodzi? Ona mówi, słuchaj, ja się w nocy budziłam, byłam jako małe dziecko, budziłam się i płakałam z głodu. To matka zawsze tam kawałeczek chleba tego dała mi do ust, żebym tak zjadła i jakoś usnęła, nie? A rano, no to się tam jakoś tam śniadanie, coś tam się zrobi, nie? I to tak zwany syndrom Sybiru po latach. Każdy opowiada swoją historię. Te historie są bardzo podobne, ale każdy ma inną tą historię. Sprawy są bardzo smutne, bo co chwila, co roku, to zawsze te 30 osób, minuta ciszy, odchodzą. Odchodzimy. My jesteśmy już tym ostatnim pokoleniem tego, co może powiedzieć, jak to było. Bo niedługo nas już nie będzie.